Dzień dobry panowie, jak widać przypakowałem, tak, tu na YouTubie, tak wam mówiłem już wcześniej, chłopaki mi tu mówią, że ja muszę pakować, że mi cyski zwisają i patrzcie, czy ja nie przypakowałem? Zobaczcie, no przypakowany, wystarczyło założyć małą tą, znaczy koszulkę mojej żony, ona jest malutka i ten, już od razu jestem przypakowany, taki duży jestem. Dobra, panowie, bardzo ważny temat, jakie krypto kupić na hossę i czy kupić je teraz, czy może raz w tygodniu? Każdy z nas chciałby wiedzieć, jakie kryptowaluty dadzą najwięcej zarobić. Wczoraj o tym z kolegą gadałem, Arkiem, rozmawiam o tym z Mateuszem, z Mariem, z Dominikiem, każdy z Piotrkiem, z Tobą, każdy coś ma tam w głowie, prawda? Każdy mówi może to, a może to, ale wszyscy się zgadzamy co do tego, że nie da się przewidzieć przyszłości. I nie wiadomo, wybierz sobie największego youtubera, czy największego inwestora, nie wiem, no, na świecie, który ma najwięcej pieniędzy i zapytaj się go, które kryptowaluty dadzą zarobić na następnej hoście i czy ona w ogóle będzie. Zapytaj się, które dadzą najwięcej zrobić. No chyba sam wiesz, że nikt nie potrafi przewidywać przyszłości, bo to trzeba mieć zdolności podróżowania w czasie. Przewidzieć przyszłość, żeby to wiedzieć. Trzeba to pytanie odpowiedzieć. Nikt tego nie wie, my nie wiemy. No naprawdę, nawet też nie wiemy, która będzie kryptowaluta najbezpieczniejsza. Na dzień dzisiejszy najbezpieczniejszy jest Bitcoin, tak mówi historia, ale co będzie w przyszłości? Nikt tego nie wie. Może Bitcoin nagle zostanie coś tam ogłoszone, że to był projekt rządowy i wszyscy się obrażą na Bitcoina i stworzony zostanie inny Bitcoin albo inna jakaś kryptowaluta. My tego tak naprawdę nie wiemy. Wszystkie przewidywania tych takich no, youtuberów, takich dużych, nie mówiąc o mnie, ja prowadzę, pamiętajcie jeszcze raz, ja prowadzę kanał rozrywkowy i wideoblog. Ja mam was trzymać na duchu, mam wam poprawić humor, czasami macie się coś pośmiać, a nie, ja nie jestem poważnym człowiekiem takim, bo pamiętajcie, poważni ludzie, oni też nie są poważni, oni udają na poważnych, żeby zdobyć publikę, wiecie, ładnie, grzecznie, tu, a oni są normalnymi ludźmi, każdy jest normalny, tylko oni, że tak powiem, to jest takie aktorstwo, tak? Patrz, jakbyś był na przykład prezesem banku, to musisz aktorzyć. Musisz się zachowywać inaczej. Tak samo jesteś prezenterem wiadomości w telewizji, musisz być tak, to mówić, a po tych wiadomościach na przykład jakiś tam, nie wiem, Tomasz Lis czy tam inny, ktokolwiek na przykład idzie sobie gdzieś tam na imprezę z kumą wojewódzki i wciągają kreski na przykład, albo coś takiego robią, czy piją alkohol, o, pijani są gdzieś tam, robią nie wiadomo co, a w telewizji na ekranie są poważni, czyli co oni robią? Udają. Tak samo to robią youtuberzy, niektórzy. Dla mnie youtuber istnieje tylko jeden, to jest Bitboy Crypto, to jest mój ziom, to jest człowiek i to jest jedyny człowiek, który pokazuje swoje kryptoportfolio właśnie, bo do tego dążę. Jak pytam się różnych ludzi, znanych, mniej znanych, bardziej znanych, jakie krypto kupić, albo jakie oni mają, to tak mówią, no ja mam większość Bitcoina, a tu mam to. Ja mówię, pokaż mi swoje, chcę zobaczyć, bo wiesz, bo jak ja zobaczę u tego gościa, że on ma na przykład tam 100 tysięcy dolarów lub 1 000 000 dolarów lub 1000 dolarów, to ja będę wiedział, czy jego rady słuchać, bo jak zobaczę u gościa, że on ma 1000 dolarów, jakiś duży youtuber, no to ja nie będę z niego brał przykładu. Ja potrzebuję youtubera, który ma youtubera, czy w ogóle jakąś osobę, która ma dużo tych dolarów i widzę, że ona ma je na blockchainie, czyli naprawdę, on nie będzie mi wciskał kitu, że no większość Bitcoina, połowę w Bitcoina, 20% w Ethereum, a resztę w altcoiny jakieś tam coś tam. No to jaka to jest dla mnie porada? Ja chcę iść do gościa, który ma dużo kasy i zobaczyć, co on ma w portfelu. Po prostu. Jeśli ja dla kogoś jestem inspiracją, parę razy mi się udało zarobić na kryptowalutach, znaczy no zarabiałem od 16 roku, miałem setki, 100 bitcoinów, 1000 ethereum, Cardano miałem no, miliony, no na nich nie zarobiłem, ale no, 4 miliony dolców kiedy zarobiłem, potem wszystko straciłem na dźwigni. To może dla Ciebie to być doświadczeniem, że zarabiałem na tych hostach, ale potem wszystko na dźwigni traciłem, czy gdzieś tam inwestowałem w jakieś firmy i też to traciłem, to niech to będzie dla Ciebie doświadczenie. A jak chcesz wiedzieć na przykład, co ja kupuję, no to wchodzisz na tuk.pl po prostu i tam na samym dole jest śledź moje kryptoportfolio. I tam widzisz, co ja mam. Ja mam Bitcoina, Ethereum. Ethereum ma bardzo mało teraz w tej chwili, ale te wszystkie coiny, może przełączę się na ekran, pokażę. O, tak będzie lepiej. Bo to powiem Wam, jak ja na przykład chcę od kogoś... Ja bym oczekiwał, żeby ktoś mi powiedział na przykład, Damian, ja mam to i to i ja widzę, że patrzę na tego gościa, myślę, że no ma coś w głowie, albo udowodnił to, że potrafi zarabiać pieniądze, no to ja sobie powiem, to ja będę kopiował to od niego. To znaczy kopiował, no zrobię tak jak on, po prostu. Jak Ty byś mnie zapytał, jakie kryptowaluty kupić, to ja Ci to po prostu zaraz odpowiem. Tylko zanim Ci pokażę, które kryptowaluty kupić, to ja Ci powiem czy na przykład jak masz teraz kasę, bo też są dwa przypadki. Masz na przykład teraz 100 tysięcy złotych lub 10 tysięcy złotych lub 1000 złotych i chcesz jednorazowo zainwestować lub masz co miesiąc pieniądze albo co tydzień chcesz po troszkę. Jeśli masz jednorazowo, jeśli masz teraz kasę i więcej nie chcesz inwestować, tylko masz teraz na przykład 20 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych czy coś, to kup sobie teraz coiny wszystkie i już zapomnij, nie rozkładaj już tego, bo już
Ja bym na przykład, ja bym teraz kupił, jeśli ty wierzysz, ja mówię, co ja robię. Ja bym teraz, jak wierzę w kryptowaluty, biorę całą swoją kasę, idę kupić te kryptowaluty, które chcę i potem już nic nie robię. No i potem sobie, jak ja ufam, że kryptowaluty pójdą do góry, no to czekam, że one pójdą do góry i kiedyś je tam sprzedam. Jak już będzie, jak będzie ta hossa, będą już tam one 5 razy większe, droższe czy tam 10, to będę je po trochu wtedy sprzedawał raz w tygodniu, tam po 1/20 portfela. No i tyle. To jest taka jedna zasada, a jeśli masz pieniądze na przykład raz w miesiącu, na przykład masz 100 zł, czy 200, czy 500 zł, czy 500 dolarów, no to sobie, jak masz to, no to wtedy jak masz raz w miesiącu, to raz w miesiącu to kupuj, no i tyle. Proste, proste. A dobra, to teraz się przełączymy, wejdziemy na ekran i pokażę Ci, jakie kryptowaluty ja kupuję. Na przykład, jak Ty chcesz, to kup sobie takie same. I tam nie trzeba żadnej filozofii, nie ma co myśleć, bo pamiętaj, co Ci z tego, że ktoś Ci będzie mówił, ten krypto, to on się tak rozwija, a ta jest taka, nagada, napokazuje, ale i tak Ty nie wiesz, że to, co... no to wiadomo, każdy sobie może wejść na dane te takie on-chain, czy jakieś newsy poczytać, to każdy to może wiedzieć, tylko czy to Ci zapewni to, że ta kryptowaluta więcej zarobi niż inna? Nie! Nikt nie wybierze, ja nie trafię, nikt nie wie. Po prostu nikt tego nie wie. Nikt nie wie, która od dzisiaj na przykład zarobi najwięcej. No nikt tego nie wie. Dlatego na przykład ja kupuję 15 kryptowalut, wybrałem takie i po prostu je kupuję. Ty też powinieneś wybrać sobie 5, 10 lub 15 i tyle. Podzielić, i jeszcze jak podzielić. Nie tam, że 80% Bitcoina, 20 w tego. Nie, 50 Bitcoin, 20 Ethereum, resztę w jakieś tam altcoiny takie, a tu takie, potem w airdropy, w ryzykowe projekty. Nie, bierzesz swoją kaszę, masz 10 tysięcy, no i to wtedy pamiętaj, takie, tak, jeśli dysponujesz setkami, na przykład 500 zł, 1500 zł, takie setki na przykład, no to sobie po 100 zł w każdą porówno wsadzasz. Jeśli dysponujesz tysiącami, 5 tysięcy, 20, 15, to wtedy jak dysponujesz tysiącami, to po 1000 w każdą, 1000 Bitcoina, 1000 Ethereum, 1000 Cardano, 1000 Ripple, tu. A jak setkami, to 100 w Bitcoina, 100 w... no tyle. Jak już dysponujesz setkami tysięcy, na przykład masz 150 tysięcy lub 200 tysięcy, to już po 10 wsadzasz. 10 tysięcy Bitcoina, 10 tysięcy w Ethereum, 10 tysięcy w ICP, w Linka, 10 po 10, tyk, no i tyle. Proste, proste, po coś kombinować. Nic to kombinowane Ci nie da. Mówię Ci, żaden ekspert, on Ci powie, że masz dać 50% Bitcoina, 20 w Ethereum, resztę w to, no i potem minie ten rok, dwa lata, no i co? I czy on jest pewny, że on więcej zarobi niż na przykład ja, który biorę sobie tam kryptowaluty z pierwszej pięćdziesiątki, kilka z pierwszej setki i se porówno podzielę. On tak, nie wiemy tego. Albo on wygra, albo on będzie miał większą stopę zwrotu, albo ja będę miał większą stopę zwrotu. Teraz on powie, ale to jest bezpieczniejsze. No to było dotychczas bezpieczniejsze, a co będzie w przyszłości, naprawdę nie wiemy, bo może Ethereum się okazać, rozleci się, może Bitcoin coś tam, a może inne, może Ripple nagle przegoni Bitcoina, bo coś tam, albo Cardano przegoni Ethereum, chociaż no, na razie się nie zanosi, historia pokazuje co innego, ale to jest tylko dalej prawdopodobieństwo, że to jest lepsze. Ale pewności mamy, bo gdyby ktoś miał pewność, to po co miałby, to po prostu by to powiedział. I to jest to samo, co trading na przykład na dźwigniach. Ludzie kupują, sprzedają na dźwigni, raz 10, razy 20, razy 100 jest ta dźwignia na Bybicie. Wejdziesz na duch.pl, tam sobie to otworzyć, zobaczyć. No i na przykład ludzie pokazują, że zarabiają. Jak stracą, nie pokazują. Ale jak ten ktoś wie, jeśli Ty wiesz, masz system, który zarabia Ci, już grasz od roku i cały, i zarabiasz. Tracisz raz, ale 3 razy zarabiasz, no to pokazuj to. Czemu nie chcesz się podzielić z ludźmi? Pokaż na tej grupie. Mów teraz, na przykład wchodzę w Bitcoina, jak spadnie do 28 tysięcy, wtedy otwieram longa. I tyle. Trzeba to mówić ludziom. Tak, ja na przykład, ja pokazuję. No i tyle. Wiadomo, że to nie jest porada inwestycyjna. Zresztą jest napisane w opisie, ta wideo nie jest poradą inwestycyjną. W kryptowalutach możesz stracić wszystko. Każdy przecież to wie, przecież ludzie to nie są jakieś dzieci. Tutaj w kryptowalutach, czy w publikowaniu swoich treści, przecież my nikomu nie przedstawiamy nikomu do głowy noża, czy tam jakiegoś właśnie shotguna i mówimy, masz kupić krypto, bo nie idziemy do kogoś do domu. Na przykład ja pokazuję, zarabiam sobie na bocie treningowym. Przecież ja nie idę do Was i mówię, musisz kupić, albo idę do Ciebie, kradnę Ci pieniądze, zabieram i na siłę Ci tam wsadzam, masz tam inwestować. Że ja sobie tam zarabiam, to ja sobie zarabiam. Ty możesz zarabiać na etacie, w swojej firmie, możesz zarabiać inwestując w złoto, w srebro, mieć swoje właśnie jakieś masternody na przykład na Cardano. Czy tam staking robić, Ethereum na przykład, no i tyle. Ja na tym zarabiam, to pokazuję. Jakbym na tym nie zarabiał, przecież to bym tego nie pokazywał. No nie jestem debilem i na przykład nie będę Tobie mówić o stakingu Cardano czy Ethereum, jak sam tego nie robię. Ja pokazuję to, bo niektórzy mają problem, że ja pokazuję coś tam. No bo ja na tym zarabiam, to się cieszę. Kurde, wiecie po co jest w ogóle, wiecie po co są social media? Bo większość z Was pewnie tego nie wie. Social media są po to, czyli tam Facebook, YouTube, to wszystko pokazywanie w internecie, po to, żeby znaleźć osoby o podobnej energii, często. Wiecie, jak ja pokazuję siebie,
to nie, większość osób nie chce takiego gadać, oglądać takiego debila, który napierdala bla 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 i jest sobą. Ludzie wolą ściemę, ludzie w życiu wolą ściemę, czyli wolą oglądać reklamę, wolą oglądać wideo sponsorowane, udawane takie, o tutaj dzisiaj coś, wolą takie coś, ludzie lubią świat zakłamany, no bo w pracy na etacie jest na przykład kład w świat zakłamany i większość ludzi pracuje na etacie, ma tam standardy, ma tam zasady, ma tam reguły. Ludzie nie lubią naturalności, ludzie nie lubią hipisów, ludzie nie lubią ludzi wolnych, którzy są wolni, wiesz, mają takiego ptaka, czy mają napisane tutaj freedom i tak się zachowują, że są wolni, pierdzielą w system. Ludzie tego nie lubią, po prostu ludzie chcą być w kajdankach, ludzie lubią chodzić na smyczy, także, że masz od 8 robić do 16 to, albo to, albo to, potem masz wrócić, jak skończysz szkołę, to masz iść na studia, potem mieć dziecko, żonę, takie różne rzeczy, potem to, potem to, potem kredyt. Ludzie lubią takie coś, dlatego ja nie jestem popularny, ale po co ja to wszystko pokazuję, po co ja się nagrywam, po co ja pokazuję się? Na przykład Instagramie, jak chcecie, możecie mnie na Instagramie też zobaczyć, jak ktoś lubi, tam daje te stories czy coś, ja to pokazuję po to, bo dzięki temu przyciągam podobnych do siebie ludzi, potem się z nimi kontaktuję, potem się spotykamy, potem coś razem robimy. Na przykład Radek i Kasia, Drzewieccy, bardzo fajni ludzie, kiedyś ich poznałem, właśnie w internecie mnie zobaczyli, potem się teraz spotykamy tacy fajni hipisi, dwa hipisi. No moglibyśmy, ja z moją Kasią żoną i z Radkiem Drzewieckim, Kasią Drzewiecką, moglibyśmy założyć związek, jak on się nazywa, te związki, czekaj. Poligamiczny, o, moglibyśmy w czwórkę razem mieszkać i sobie, ja bym miał wtedy dwie żony, a moja Kasia by miała dwóch mężów na przykład i tamta. No to wiesz, takie coś, bo są tacy fajni ludzie, moglibyśmy razem wszystko robić sobie. No, uwielbiamy ich na przykład. No i po to to jest, że przyciągamy swoich, każdy przyciąga swoich. Dlatego po to, tak samo jak ty prowadzisz social media, to po to, żeby, jak chcesz oczywiście, to po to, żeby przyciągnąć do siebie podobnych ludzi, a nie żeby, no po co to robisz? Żeby się chwalić, przecież nie, żeby się chwalić czymś, tylko żeby ktoś do ciebie przyszedł podobny i żebyście potem razem mogli coś fajnego zrobić. No i proste. Dobra, siądę szybko do kompa i pokażę, co kupuję, tak? Ty, wiecie co, bo nie, kurde, tej kamery mi się nie chce przełączać, potem tego montować. Po co to tak montować? Ja już pokażę, czekajcie. Wejdę tutaj na... Patrz, wchodzisz na tuk.pl i tam na dole potem ci się pokaże, co ja mam. No to patrz, tutaj widzisz, nie będzie widać teraz? No widać tutaj, zobacz. Bitcoin... HBAR, ICP, Cardano, Jasmine, XRP, Gala, Algorand, Quant, Fetch AI, potem AGIX, Polygon i Stellar na przykład. No i te coiny, no i tyle. No, tam wejdziesz na właśnie na tuk.pl, na samym dole, tam będzie moje portfolio. Wszystkie ci się wyświetlą. Jak chcesz robić to, co ja, to kup te same. Ja wszystkie kupię za równą kwotę. Na razie mam niektórych więcej, niektórych mniej, ale wszystkie chcę kupić za równą kwotę. Na przykład za około 10 tysięcy dolarów każdą kryptowalutę, mam ich 15. No i sobie je kupuję. Jak ty masz na przykład 15 tysięcy złotych, kup sobie każdego za 1000. Jeśli oczywiście chcesz, wiadomo, nie zmuszam cię, tylko ja mówię, zrób sobie tak. A jak nie chcesz, to kup sobie na przykład samego Bitcoina. Albo samego Ethereum. Albo kup Bitcoina, Ethereum, Ripple'a. No i na przykład tyle. I Cardano jeszcze. I masz wtedy 4, nie musisz się martwić, nie musisz wszystkich sprawdzać. O, najlepiej patrz, prosta zasada. Bitcoin, Ethereum, takie największe. Cardano i Ripple. Czwórka, fajnie, każdego po 25%. Proste. Ja mam 15, ty masz może mieć 10, 5. Prosta sprawa. Ale spróbuj na przykład zapytać jakichś dużych YouTuberów. Zadaj im pytanie. Dajcie mi link daj mi link do swojego portfolio. Daj mi adres swojego portfela. Tak ja pokazuję. Wtedy byś sobie zobaczył, co ten taki duży YouTuber, który masz tam ma pół miliona. O, tak robi właśnie jedyna osoba. Kto tak robi? Bitboy Crypto. Ponad milion subskrypcji. I on ma swój portfel pokazany. On dokładnie ma, tam ma 20 milionów dolarów czy więcej. To on pokazuje, co ma w portfelu. Pokazuje też na przykład, co sprzedaje z portfela, co dokupuje. To jest kurwa gość. Ale to ja tylko takiego jednego znam. Reszta to kurwa właśnie siedzą przy tych wykresach. I oni mówią, no Bitcoin tu teraz idzie do supportu albo do wsparcia i prawdopodobnie to, no po chuj mi takie wideo, przepraszam za wrażenie, po co mi takie wideo, jak on mówi prawdopodobnie, to powiedz to od razu, że nie wiesz co będzie i tylko może, no to właśnie, no to jest takie coś, no co mi da ten wykres, no może się na niego, fajnie się na niego patrzeć, co było w przeszłości, ale powiedz mi co będzie w przyszłości, a jak nie wiesz, to powiedz, że nie wiem i powiedz, ja kupuję tylko Bitcoin. Michael Saylor na przykład, on mówi, tylko jest Bitcoin, więcej nic innego nie liczy się, reszta to jest skam, Bitcoin jest prawdziwy, reszta to wszystko są firmy, to są skamy, no i tyle, drugi znowu powie Ethereum wygrywa, a trzeci powie Ripple wygrywa, albo ktoś tam. Ja mówię, że wchodzę w 15 coinów albo w 10 coinów i sobie trzymam do hossy i potem będę je sprzedawał sukcesywnie. Też nie sprzedam ich raz, ale będę sprzedawał je krok po kroku. Proste, proste. Wiesz co, pod tym wideo możesz wejść teraz na przykład. A dobra, to jednak dogram ten ekran, bo muszę ci coś pokazać. Patrz, jesteś teraz pod moim wideem, to które teraz oglądasz albo innym, prawda? Wchodzisz i tutaj masz te lajki, share, download, tutaj sobie klikasz w tym, cyk i tu masz takie coś... Czemu mi się teraz to nie pokazuje? A może trzeba, czekaj, zaraz zobaczymy. Zobaczę tylko na innym.
Dobra, patrz, wchodzisz sobie w jakieś tam moje wideo, czy w te, które oglądasz, tu klikasz i tutaj jest thanks, czyli podziękuj. Klikasz tutaj, zobacz, cyk, pokazuje ci coś takiego i możesz na przykład mi wysłać 10 zł, czy tam jaką kwotę chcesz. I wtedy mi podziękuję, że ja będę bardzo szczęśliwy, napisz potem do mnie na maila albo na telegramie i bardzo ci podziękuję za to. Klikasz buy and send, tam ci się jakaś karta wyświetli twoja, coś tam, o, wyświetli ci się też. Dodaj i dostanę wtedy od Ciebie na przykład 25 zł. O, i klikniesz buy i Ci bardzo podziękuję. Niedługo zrobię coś takiego jeszcze buy coffee, że będzie można mi kupić kawę. Tylko ja za te pieniądze, zamiast kawy, to ja będę kupował Coca-Colę, bo lubię Coca-Colę. Właśnie jestem teraz, idę zaraz po Coca-Colę. Dobra? No, rozumiemy się. Dobra. Nie, na dole. Patrz, kawa się skończyła. Kup kawę dla Kasi, tak Kasiu? No proszę, no, skończyła się. Jak bez kawy? No bez kawy to się nie da. Jest takie, klikasz tam link poniżej, tam jest buy coffee. I tam klikasz i kupujesz kawę i będziemy wtedy mogli pić kawę. Kasia albo ja. Albo jest taki przycisk na YouTubie, tam gdzie są te lajki, gdzie się klika lajka, to obok jest thanks, czyli podziękuj. To tam można kliknąć. I wtedy będą takie filmy nagrywane codziennie. Inaczej to nie będą. No jak bez kawy? No nie da się. Ja muszę mieć kolę, Kasia muszę mieć kawę. Tak, Kasiu? Tak. Dobra. Tylko jeszcze pokażę ten, czekaj. Pokażę tylko jeszcze co? Czekaj, to zamykamy. Pokażę tylko jeszcze, o tu na przykład jak zarabiam. O, wczoraj zarobiłem 224 i 92. I patrzcie, wypłacam to sobie. Wypłacam i zaraz kupuję za to krypto. Tu wypłacam, cyk, 92 na mój portfel USDT, cyk, wypłacone. Za dosłownie 2 minuty to dojdzie, tutaj wypłać. Wypłać. Wypłacone. Ja w ten sposób zarabiam. Pamiętaj, na tym też możesz, tu można wszystko stracić. Na tym bocie, na takich różnych tradingach. Na tradingach się przeważnie wszystko traci. Na botach tradingowych, na wszystkim się przeważnie wszystko traci. Ale jak zarabiam, to sobie zarabiam. I za to potem mam kasę, żeby kupować następne krypto. Proste, proste. Tak robię. Ale ty nie namawiam nikogo. Jak ktoś chce, na tuk.pl są instrukcje, jak to zrobić, ale nie trzeba. Pamiętaj, nie trzeba kupować kryptowalut, nie musisz, możesz sobie kupić złoto, srebro, co tam chcesz, albo wszystko co zrobisz możesz też wydawać. Ja sobie kupuję kryptowaluty. Jeśli nie chcesz, to nie. O, to teraz mogę wejść na tuk.pl i patrz, pokażę Ci jak sprawdzić te, które jak chcesz na przykład. Jak chcesz kupić takie same jak ja, no to kup sobie takie same jak ja. Tyle samo zarobimy, patrz. Na dole, śledź moje kryptoportfolio, tutaj sobie klikasz, tak, cyk. No i tu się pokazują wszystkie, które mam. Potem tam dalej, te mało, to nie patrz na to. To takie tutaj główne, o tu będzie, że mam na przykład tutaj ileś tysięcy, tak jak mam powyżej 1000, o, to te mam, prawda, i je sobie kupuję, dokupuję, jeszcze tam jeszcze kilka chcę dokupić jakiś, chyba, jeszcze chcę dokupić jakiś tam SDAO, LCX, może Kaspa, potem jeszcze może trochę Kasper, trochę dla jaj ten Ben Token, właśnie tego Benjamina, tego BitBoy Crypto, no i coś mniej więcej, no tutaj tu widzisz tutaj takie, no te krypto chcę kupić jeszcze, no. Trochę ich tu będzie, to mam tu ponad 20, ale dobra, no 15 sztuk, 10 sztuk, 20 sztuk, jakieś tam se kupisz, kto to i tak nie wiesz, ja i tak nie wiem, które dadzą najwięcej zrobić, ty też nie wiesz, nikt nie wie, żaden mistrz nie wie, BitBoy Crypto też nie wie, Michael Saylor też nie wie, promuje on Bitcoina, ale on też nie wie, który da najwięcej. Może się okaże, że najwięcej z wszystkich zarobi Quant, albo VeChain, albo jakiś na przykład Matic da, albo Cardano da najwięcej, ADA, albo Ripple da takie zyski jak żadna inna, no i tyle, no. Na pewno najwięcej da zarobić jakiś coin, którego jeszcze nie ma, albo gdzieś tam daleko, który na razie dopiero wyszedł, jest taki malutki jeszcze, nikt w niego nie wsadził, kasy nie wsadził, teraz gdybyś go ty wiedział, którego kupić i on może urosnąć na przykład 100-krotnie albo 1000-krotnie, no ale to weź sobie takiego znajdź. No jak nie chcesz aż tak bardzo ryzykować, to kup se jakieś coiny z pierwszej setki, z pierwszej 50, z pierwszej 20. Proste, proste. Koniec pierdzielenia. Dobra, pozdro 600. Trzymaj się, cześć.